Szanowni Państwo, pytacie mnie, co zarząd powiatu, co Rada Powiatu, co, co ja jako starosta planujemy zrobić z zalewem w przesneszu. Odpowiem krótko. Chcemy Wam mówić prawdę i chcemy realizować to, co jest możliwe do zrealizowania. A opowiadanie kilka kadencji o jakichś zamierzeniach, a nie robienie niczego, to nie jest w naszym stylu. Więc nie zamierzamy mamić dłużej wszystkich Państwa tym, że zalew w Przasnyszu powstanie. Bo moglibyśmy oczywiście opowiadać, kupować jakąś jedną działkę na, na pół roku i fotografować się z właścicielami nieruchomości, że tak, już pozyskujemy kolejne tereny i znowu pokazywać wizualizacje, ale nie w tym rzecz. Chcemy realizować te zadania, które są możliwe do zrealizacji, na które są środki zewnętrzne i na które Państwo czekają bardzo. Tam, gdzie możemy, takie działania podejmujemy, jeśli chodzi o zalewy, mam nadzieję, że w ciągu roku przedstawimy Państwu koncepcję, co chcemy w powiecie przesnewskim zrobić, jeśli chodzi o właśnie zalewy na ciekach wodnych, czy przy ciekach wodnych, przy naszych rzekach wspaniałych, mam nadzieję, że to będzie koncepcja atrakcyjna i realna do zrobienia. A tymczasem w naszym mieście powiatowym Szastnerz był zaplanowany taki zalew przez poprzednie władze, i mówiono, że już wszystko jest gotowe. Nie pozyskano ani złotówki środków zewnętrznych na ten zalew. To muszę Państwa poinformować. A tereny, jakie pozyskano, no to tutaj na mapie bym musiał pokazać tutaj od, od strony ronda przy, przy cechu to są te działeczki czerwone to są pozyskane, a ta niebieska linia to linia zalewu jakby. Więc jak widzicie tutaj dużo tych działek nie ma pozyskanych i w zasadzie nie ma szans, żeby dużo więcej ich pozyskać, bo właściciele nie wyrażają zgody na sprzedaż tych działek. Jakbyśmy tak całościowo objęli, no to ten, ta mapka zalewu hmm, wyglądałaby tak. A te czerwone działki to są działki odkupione od właścicieli. Żółty kolor to działki już wcześniej, które powiat przasnyski posiadał. Szanowni państwo, do zobaczenia w tej sprawie mniej więcej za rok. Porozmawiamy już wtedy o konkretach. Myślę, że w tej kadencji rady powiatu dokonamy z zalewami przy rzekach konkretnych działań i konkretnych rozwiązań, takie, żeby każdy z Państwa sam lub z rodziną mógł nad, te, nad jakiś zalew lub nad dwa zalewy podróżować sobie i wypoczywać w czasie letnim, by wędkarze też mieli możliwość wędkowania na tych zalewach. Także Poczekajcie Państwo cierpliwości i w tej kadencji myślę, że zmieni się to na plus. Pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu.